Staramy się co roku, żeby aktywizować różne środowiska. Chcemy pokazywać ludzi, którzy po prostu wszyscy czytają, bo tak w rzeczywistości jest. W tym roku będą to sportowcy, z czego w ogóle jesteśmy bardzo dumni, że taką klasykę Lizy Orzeszkowej nad Niemnem czytać będą nasi opolscy sportowcy z bardzo różnych dziedzin. No właśnie, jak będzie wyglądało zatem to piątkowe spotkanie? Ruszamy o godzinie 10 na Placu Wolności. Zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby przyjść, poczytać z nami. To będziemy oczywiście czytać fragmenty nad Niemnem, bo jak Państwo widzą i wiedzą, przecież to jest duża pozycja. Natomiast chcemy też pokazać różne środowisko sportowców. Zaprosiliśmy też włodarzy miasta. Będzie obecny pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski, pan prezydent Zych, pani naczelnik kultury, więc łączymy różne środowiska i w moim odczuciu najlepsze w tym wszystkim jest to, że czytamy klasykę, fantastyczny, nowy, odświeżony, sportowy sposób. Kogo między innymi zobaczymy, jeśli chodzi o ludzi sportu, którzy przyjdą poczytać? Czy to też będą sportowe pokolenia? Bo przecież ta książka też już do pokoleń wielu Polaków sięgnęła. Oczywiście, no będą to też legendy, będzie Wojciech Tyc, będzie Janusz Trzepizur, będą też nasi sportowcy z młodego pokolenia, więc będzie to pokoleniowe czytanie. Unii Opole, siatkarki, zawodnicy Wigry, AZS-u Opole, Gwardii Opole, no tak na dobrą sprawę z każdego tematu po trochu i to chyba jest najpiękniejsze. Jak będzie realizowana cała ta koncepcja, bo jeśli będzie pogoda, rozumiem, że odbędzie się to przed biblioteką. Tak, jeżeli będzie pogoda, czytamy na wolnym powietrzu, natomiast jeżeli nie, no to schowamy się w naszej sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej przy ulicy Minorytów 4. Chciałbym jednak, żebyśmy czytali na świeżym powietrzu, bo idea tego jest taka, żeby pokazywać, że czytać można wszędzie, że czytać może każdy i czytanie jest dla każdego. Oczywiście czytamy w piątek, najbliższy piątek, czyli 15 września o godzinie 10 na Placu Wolności pod Biblioteką Miejską.